Słuchajcie, nagrywam wstępniak do tego odcinka po raz drugi, ponieważ zaszły pewne okoliczności, które moim zdaniem wymagają uwagi i miejsca w tym podcaście. Otóż, kiedy nagrywałam ten odcinek z moją dzisiejszą rozmówczynią, to w ogóle nie wiedziałyśmy, że Iga Świątek zagra w finale US Open. Co więcej, my nawet nie wiedziałyśmy, że ona ten turniej wygra, no chociaż można się było tego w sumie spodziewać, prawda? I ja nawet w swoich jakichś najśmielszych marzeniach nie przypuszczałam, że będę miała szansę obejrzeć to zwycięstwo na żywo. Zatem bardzo serdecznie chciałabym pogratulować Idze Świątek i jej teamowi tego zwycięstwa i podziękować za emocje, które miałam szansę przeżyć na żywo. No, wy też emocje przeżywaliście na żywo, ale rozumiem, że oglądaliście ten fantastyczny mecz przed telewizorami, a moją i waszą dzisiejszą gościnią jest nie kto inny jak Daria Abramowicz, psycholożka sportu, członkini teamu Igi Świątek, której też bardzo serdecznie gratuluję. A nie rozmawiałyśmy wcale o US Open, rozmawiałyśmy o tym, kim jest psycholog sportu, po co psychologia w sporcie, a może sport jest pewnym rodzajem psychologii. No i odpowiadałyśmy, przynajmniej próbowałyśmy odpowiedzieć na takie pytanie, kim do jasnej cholery są trenerzy mentalni i dlaczego mamy tendencję do tego, aby wierzyć w obietnice, które nie mają szansy na spełnienie. Proszę Państwa, moją i Waszą dzisiejszą gościnią jest Daria Abramowicz. Ja nazywam się Joanna Gutral, jestem psycholożką i psychoterapeutką i mówię do Was z jakiejś obskurnej klatki schodowej, która była jedynym miejscem, w którym jest względna cisza w Nowym Jorku, tuż po zakończeniu meczu, w którym Iga Świątek została zwyciężczynią turnieju US Open. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Proszę Państwa, Daria Abramowicz jest dzisiaj z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo poważnie zaczęłaś. Tak, bo spotkałyśmy się, żeby ogłosić, wiesz, no na razie rozmawiałyśmy to tylko między sobą, ale no dziękuję, że się zgodziłaś przygotować mnie do kolejnego sezonu tenisowego. Możemy już wszystkim oświadczyć, że wchodzę na kort, tak? To o tym tak miałyśmy jest. Rozmawiać dzisiaj. Dokładnie tak, zaczynajmy. Żarty żartami, proszę Państwa, jak ja się trafię w piłkę, to naprawdę bardzo cieszę i to wcale nie w piłkę tenisową, a lekarską, to już byłby duży sukces z mojej strony. Spotykamy się, bo ja nie wiem, jak do tego doszło, Daria, że zaczęłyśmy po prostu ze sobą rozmawiać na Instagramie i utyskiwać na różne zjawiska, które pojawiają się w przestrzeni nie tylko internetowej, ale takiej rzeczywistej. I te zjawiska nazywają się między innymi trenerzy mentalni, pojawiają się także architekci mentalni. To już jest jakaś kolejna odsłona. I ja widzę zagrożenia wynikające z tego tytułu. I zanim przejdziemy do zagrożeń, to ja bym cię chciała zapytać, co ty robisz z tą Igą? W sensie, czy ty jej tam, na czym polega praca psychologa sportu? Czy ty tam mówisz, jesteś zwycięzcą i to już działa, czy jak to się dzieje? To chyba byłabym właśnie wtedy po tej stronie, o której powiedziałaś przed momentem, gdybym tak mówiła. Ale zanim przejdę do odpowiedzi na twoje pytanie, to pozwolę sobie tutaj na drobne sprostowanie, bo my oczywiście zaczęłyśmy sobie utyskiwać, ale mimo wszystko mam wrażenie, że to dosyć konstruktywne utyskiwanie. Oj tak, tak, tak. Jakaś warstwa, nie? Merytoryczna w tym wszystkim też jest. Natomiast podejrzewam prostu, jeśli się mylę, że twoje pytanie dotyczy po prostu tego, na czym mniej więcej polega moja praca w ramach tego, co możemy opowiedzieć bez naruszania oczywiście tajemnicy zawodowej. Ja jestem psychologiem sportu. To oznacza, że ukończyłam 5-letnie studia psychologiczne. Zresztą jesteśmy po tej samej uczelni, prawda? Tak, jesteśmy nawet w gronie 25 najlepszych absolwentów 25-lecia naszej alma mater. Bardzo, bardzo to miłe. I ukończyłam studia podyplomowe z psychologii sportu, do tego jeszcze szereg szkoleń, kursów itd., itd. Moja praca polega na
poradnictwie na psychoedukacji, na konsultacjach psychologicznych, na udzielaniu wsparcia psychologicznego w procesie budowania, rozwoju kariery sportowej, drogi sportowej, zawodnika, ale też współpracy z trenerami, z rodzicami, coraz częściej też z menadżerami sportowymi, z sędziami, jakby słowem ze wszystkimi, którzy funkcjonują w takim ekosystemie sportowym. I tutaj pewnie mogłabym powiedzieć też o takiej odnodze, którą są w ogóle wszystkie dziedziny, które oparte są o wykonanie. Ja bardzo lubię mimo wszystko to angielskie słowo performance, ono jakoś tak wdzięcznie bardzo dla mnie brzmi. A więc są to też w tym rozszerzeniu wszystkie profesje artystyczne, to biznes także coraz częściej, zresztą takie ciekawe zjawisko polega między innymi na tym, że biznes coraz częściej czerpie ze sportu różnego rodzaju narzędzia czy postawy. No i tak o właśnie się tym zajmuję, czy to z wspomnianą Igą, czy z innymi zespołami, z innymi sportowcami oraz z przedstawicielami profesji, które wymieniłam przed chwilką. No i teraz ja czasami w tym podcaście stawiam się w roli takiego trochę adwokata diabła i malkontenta sprzed telewizora i zadaję pytanie, no i co? I po co tej idzie ta psycholożka? Jeżeli ona bierze rakietę, piłkę odbija, gra, to co ty jej tam masz powiedzieć? No jasne. Co się dzieje w głowie sportowca, że on potrzebuje psychologa? Wiesz co, zadałaś mi takie pytanie, że ja zrobiłam głęboki wdech i pomyślałam sobie, ojejku, to w ogóle sama odpowiedź na to pytanie, to pewnie ja bym mogła popłynąć na dobre półtorej godziny, nie? W tej rozmowie. Powiem tak, co już mówiłam wielokrotnie. Jeżeli sukces w sporcie, jakiejkolwiek z tych dziedzin byłby dachem pewnego budynku, to tenże dach opierałby się jakieś filary. Pewnie z perspektywy mojego zawodu byłyby to takie narzędzia i różnego rodzaju mechanizmy, postawy, które wspierają taką, wiesz, optymalizację tego wykonania, to znaczy na przykład zarządzanie stresem, wszelkie narzędzia dzisiaj treningu mentalnego jakby wspierające rozwój umiejętności poznawczych, czy na przykład koncentracji uwagi, na przykład czas reakcji, na przykład rozwiązywanie problemów. To wszystko to, co dotyczy na przykład budowania i utrzymywania motywacji, zarządzania celami i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jakiś czas temu uważano, że taki set umiejętności z zakresu treningu mentalnego i takich pobocznych powoduje czy wspiera optymalizowanie, tak jak powiedziałam, tego wykonania, czy krótko mówiąc lepszą rywalizację, skuteczniejszą rywalizację, skuteczniejszy trening, lepsze efekty pracy, lepsze wyniki. Natomiast dzisiaj na szczęście coraz więcej osób wie, coraz częściej o tym my mówimy i także w tym kierunku zmienia się świadomość społeczna, że tak jak taka konstrukcja składająca się z filarów i dachu nie będzie stabilna, jeśli zawieje w nią mocniej wiatr, tak i budowanie tej zdrowej i zrównoważonej kariery, tak jak wspomniałam wcześniej, musi oprzeć się o solidny fundament. No i w tym fundamencie mamy budowanie poczucia własnej wartości i tożsamości. Mamy budowanie poczucia pewności siebie i poczucia skuteczności. Mamy asertywną komunikację, budowanie trwałych i bliskich relacji, które są oparte o zaufanie chociażby, tak, i o więzi. Tego jest wiele. No i tu w tym fundamencie sztuką jest, żeby umiejętnie rozgraniczyć to, co leży w zakresie kompetencji psychologa sportowego, a co już znajduje się w kompetencjach, w ramach czy w obszarze kompetencji psychoterapeuty, a czasami na przykład lekarza psychiatry. No dobra. I myślę sobie, że wiesz, nie wiem, daleka jestem od tego, jak to jest być sportowcem odnoszącym międzynarodowy sukces albo z takich pierwszych stron gazet. Wyobrażam sobie, że to jest olbrzymia presja.
że to jest masa uniesień, ale także spadków, no bo jak wygrywamy, to wszyscy, jak przegrywa, no to pojedynczy zawodnik w takiej percepcji społecznej. Tenisem, odkąd Iga rywalizuje w dużych turniejach, żyje cała Polska. Ja sobie nie wyobrażam, pamiętam jak Iga miała taką serię zwycięstw, to ja się bałam oglądać, bo się bałam, że ono się przerwie i wtedy, wiesz, zrobi się takie klasyczne, no to już się przerwało, nie? Więc dla mnie to jest... Ale to się zrobiło ostatnio. Tak, dla mnie to jest duże napięcie jako dla obserwatora. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, z czym się zmaga taki zawodnik młody, ja jestem dużo starsza, no niewyobrażalne. I teraz na ile popularne jest w ogóle korzystanie z psychologów sportowych w takim świecie zawodowym? Coraz bardziej. Dlatego, że między innymi dzięki sportowcom, także, czy zwłaszcza tym z pierwszych stron gazet, zarówno w Polsce, jak i na świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, o psychologii nie tylko sportu, ale psychologii w sporcie mówi się coraz częściej. I mówi się, wiesz, o tym w takich kategoriach nie tylko właśnie tego optymalizowania wykonania, ale dbania o zdrowie psychiczne, co w ogóle jest taką frazą kluczową absolutnie dla każdego z nas. I nawet w tenisie, który to wbrew pozorom, wbrew temu globalnemu charakterowi tej dyscypliny, ma sporo jeszcze do zrobienia w zakresie profesjonalizacji w różnych obszarach dodatkowych, czyli trening motoryczny, żywienie i suplementacja, medycyna i regeneracja, czy właśnie psychologia i przygotowanie mentalne. I w tym tenisie też obserwujemy zmiany. Pojawia się coraz więcej psychologów, pojawiają się także psychologowie podróżujący w turze, co w ogóle jest bardzo trudne, jeżeli brać pod uwagę naszą pracę. Jest to bardzo duże wymaganie dla specjalisty, absolutnie, wyzwanie. I widzimy wyraźnie te zmiany. Tych sportowców jest naprawdę sporo, wiesz, i to jest w ogóle niesamowicie budujące dla mnie, kiedy ja widzę tą zmieniającą się świadomość, bo nie wiem, ostatnio pierwszy przykład z brzegu Michaela Schifrin, narciarka alpejska, która na łamach The Players Tribune opowiada o traumie, jaką przeżyła, jak ją przepracowywała po śmierci ojca, nagłej śmierci. Jakiś czas temu też The Players Tribune, Kevin Love, koszykarz, wówczas jeszcze grający w Cleveland Cavaliers, o atakach paniki, felieton i o pracy, jego własnej pracy i o psychoterapii w kontekście leczenia zaburzeń lękowych, terapii zaburzeń lękowych. Michael Phelps, Lindsey Vonn, no wiesz, w samym tenisie, no po prostu można wymieniać i wymieniać. Ostatnio Simone Biles, gimnastyczka, która wycofała się z rywalizacji podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Tak naprawdę od Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, które były troszeczkę takie przełomowe pod kątem dostrzegania roli zdrowia psychicznego w sporcie, mówimy o tej psychologii coraz więcej. To oznacza dwie rzeczy. Więcej, ale dwie fundamentalne. Ale na potrzeby tego podcastu omówimy dwie. No. Tak, bo mało czasu, wiadomo. Pierwsza jest taka, że coraz częściej sportowcy i zespoły sportowe rozumieją, że przygotowanie mentalne jest nieodłącznym elementem i takim koniecznym puzzlem do budowania wyniku, no bo po to uprawiają sport zawodowcy. I drugi punkt, że zdrowie psychiczne jest, że tak powiem kolokwialnie, turbo ważne, tak samo jak fizyczne, że kariera trwa ileś, że wszyscy są ludźmi, i że po prostu warto jest o nie dbać. Bardzo się cieszę, że do tego zmierzają te zmiany i coraz więcej mówi się o zdrowiu psychicznym. Zresztą z definicji zdrowia w Światowej Organizacji Zdrowia mówimy, że zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne to dwa elementy, które składają się na ten nasz dobrostan i jakość funkcjonowania. I mówimy już nie tylko w myśl medycznej definicji, że zdrowie to brak choroby, ale także z takiej perspektywy pozytywnej, że to zdolność rozwijania jednostki do swojego potencjału i sięgania po to, co jest ważne. Sportowcy to są trochę współcześni herosi. My ich trochę, mam wrażenie, dehumanizujemy, oglądając. Tak, są postrzegani. Tak. No bo widzimy człowieka na korcie i często nie zdajemy sobie sprawy, że ten człowiek ma jakąś rodzinę, jakąś historię, jakieś trudności, jakieś przekonania, jakiś materiał genetyczny, który może powodować różnego rodzaju trudności, zaburzenia, choroby. No i nagle, kiedy taki sportowiec to objawia, robi się szok. Pamiętam dyskusję, która rozgorzała wokół Naomi Osaki, która powiedziała wprost: nie mogę brać udziału w konferencjach prasowych, bo jest to trudne dla mojego dobrostanu, po czym zrezygnowała z turnieju.
I wiesz, było zarówno masa ludzi, którzy mówili, świetnie dziewczyno, że zadbałaś o swoje zdrowie psychiczne, masa ludzi, no ale co to jest w ogóle za księżniczkowanie i o co chodzi, część zawodu taka, jaka być powinna. Tak, przy czym ten przykład jest dotyka kilku sfer, wiesz, i zdecydowanie jest tutaj taki komponent, że zadbanie o siebie i powiedzenie, jest to dla mnie zbyt duże wyzwanie. Nie potrafię mu w tej chwili sprostać. Chcę zadbać o siebie i tego potrzebuję. W związku z tym wybieram na przykład swoje zdrowie, wybieram rezygnację ze startu. Jest bardzo odważne, jeżeli chodzi o sportowca, który, nazwijmy to w ten sposób, absolutnie, który funkcjonuje na topowym poziomie w sporcie. Tak zrobiła Simone Biles w Tokio. Mhm. Naomi Osaka zrobiła troszeczkę coś innego, bo oprócz tego powiedziała, że środowisko, w którym funkcjonuje, nie wspiera i środowisko nie tworzy warunków, które umożliwiają jej komfortowe funkcjonowanie w tym zakresie. I to, co się wydarzyło, to trochę nastąpiło takie przeniesienie odpowiedzialności na środowisko. Simone Biles powiedziała, potrzebuję czasu dla siebie, chcę popracować nad sobą, to jest dla mnie najważniejsze. Naomi Osaka troszeczkę powiedziała, niech się środowisko zmieni. Bardzo subtelna jest ta różnica i z jednej strony absolutnie warto, należy uszanować to i to wywołało ogromną dyskusję i bardzo dobrze. Natomiast akurat środowisko tenisowe jest... mówię tutaj o organizacjach WTA i ATP pod tym względem, dosyć wspierające, rzeczywiście starające się tworzyć te warunki najlepiej, jak potrafią. Po tej sytuacji też nawet ja miałam kilka rozmów, pytań, co też myślę, że pokazuje dobry kierunek, co mogą zmienić, co mogą poprawić w tym zakresie takiego tworzenia bezpieczniejszych warunków dla zawodników. I podam Ci przykład, że na przykład w tej chwili, jak zawodnik przegrywa mecz, bo rzeczywiście konferencje prasowe należą do obowiązków zawodnika i interakcje z mediami. Na przykład konferencje prasowe, udział w konferencji prasowej jest zamieniany na tylko prośbę o nagranie cytatów, wiesz, wypowiedzi. To jest dużo bardziej komfortowe dla kogoś, kto doświadcza trudnych emocji, jest w takiej sytuacji, w której nie odczuwa jakby balansu, nie ma równowagi, czy chociażby jest zapłakany i nie chce się pokazywać publicznie. Natomiast tu w przypadku Naomi zdecydowanie też przez środowisko przetoczyła się taka dyskusja. Akurat słusznie, staram się być bardzo ostrożna i wyważona w tym absolutnie, co mówię, że warto jest mimo wszystko najpierw zaczynać też od siebie, od pracy nad sobą, od oczywiście zadbania o własne potrzeby i w tym kierunku podążać. Przegrywać też trzeba umieć, nie? Mówi się tak. Mówi się tak w społeczeństwie. I teraz myślę sobie o tym, o czym powiedziałaś przed chwilą, że kiedy ktoś jest zapłakany, bo wydarzyło się w jego karierze, czyli w jakiejś jego wartości, coś bardzo, bardzo trudnego i nie chce pokazywać się publicznie. Co sportowcy przeżywają, kiedy przegrywają? Bo my ich widzimy zazwyczaj w telewizji, kiedy walczą, kiedy wylewają siódme poty, kiedy tam gesty małych zwycięstw okazują, albo jakieś soczyste słowo na K, które my jako Polacy, nawet oglądając zagraniczne transmisje, wyłapiemy. Co się dzieje w głowie sportowca, który przegrywa? Zacznę troszkę przewrotnie odpowiedź. Widziałam ostatnio tweet, też dotyczył tenisa, że już nie przesadzajmy z tym, że mówimy, że co tydzień tenisista przegrywa i że to jest takie trudne, bo przecież co tydzień ma szansę na to, żeby się poprawić i że to jest naturalny element tego sportu i już. Już aż tak dużo jest tych dyskusji na ten temat i ciągle się to podkreśla, że to chyba troszeczkę nie do końca jest adekwatne. I z jednej strony prawda to. Natura sportu, tak jak powiedziałaś, jest taka, że porażka, niepowodzenie jest jego nieodłącznym elementem. Wielu sportowców, nawet Michael Jordan, tak, czy to chyba najsłynniejszy cytat a propos przegrywania, był taki, że żeby mógł raz wygrać, to musiał wiele razy przegrać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast uważam, że z perspektywy zdrowia psychicznego, poczucia tożsamości, poczucia własnej wartości, to, że na przykład właśnie ten tenis, pozostając przy tej dyscyplinie, jest tak skonstruowany, że co tydzień tylko jedna osoba wygrywa turniej i nawet, nie wiem, czy widziałaś kiedyś finały. Ktoś w finale, kto przegrywa, kiedy podchodzi do siatki, nie uśmiecha się, nie jest zadowolony z siebie.
pierwsze emocje, które się pojawiają, kiedy też dochodzi do takiej pierwotnej oceny sytuacji, w której się znajduje jednostka, są trudne. To jest frustracja, to czasami złość, czasami smutek, poczucie niedosytu, cały katalog. I dopiero pewnie, i tak często jest, z czasem przychodzi refleksja, tu też część odpowiedzi na twoje pytanie, po jakimś czasie często przychodzi refleksja, co zrobiliśmy dobrze, jaka była wartość tego wyniku, tego tygodnia, całego turnieju, czego się nauczyliśmy i ten, to jest już ten konstruktywny aspekt niepowodzenia, porażki. Ale jeżeli ktoś przez 10 miesięcy w roku, zobacz, jak ktoś wygra 4 turnieje w roku w tenisie, to jest super. Jeśli się gra ich 18-20, to naprawdę często się z tymi emocjami związanymi z porażką zostaje. Mówi się też, że sukces zawsze ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. I rzeczywiście, kiedy dochodzi do niepowodzenia, to sportowiec najczęściej ma takie poczucie, że jest sam z tymi emocjami. Znowu z czasem, kiedy następuje ocena tej sytuacji, pojawia się refleksja. Niemniej na pewno pierwsze momenty po przegranych są po prostu dla sportowców bardzo, ale to bardzo trudne i wymagające. Stanowią duże wyzwanie. No i przechodząc już bardziej konkretnie do odpowiedzi na twoje pytanie, to poza tymi emocjami jest też bardzo często zachwianie poziomu energetycznego. Temu towarzysz, sportowiec opada z sił. Następuje zachwianie na poziomie motywacji. Następuje czasami też takie tąpnięcie czy zawahanie na poziomie celów, bo jakby rezultat jest trochę takim monitorowaniem, nie? Tego, w jakim miejscu się znajdujemy z celami. Więc następuje trochę takie wywrócenie rzeczywistości na kilku płaszczyznach, chwilowe, ale jeżeli brakuje tego konstruktywnego elementu oceny tej porażki, przepracowania ładnie mu nazywając, czy to przy pomocy, przy wsparciu zespołu, wsparciu emocjonalnym i merytorycznym, emocjonalnym także bliskich oczywiście, czy na poziomie własnych zasobów, to jeśli się z tymi emocjami zostaje i one nie przepuszczane są, one są, nie są trawione, one nie wychodzą, no to rzeczywiście czasami może rozpocząć się pewna spirala, która zaczyna być od pewnego momentu bardzo uciążliwa dla właściwie całościowego funkcjonowania sportowca. Bardzo się cieszę, że o tym powiedziałaś. Nawet nie mam cię o co tutaj pod włosy wziąć, bo zgadzam się w zupełności, ale co się dzieje ze sportowcem, który wygrywa? Bo wiesz, możemy sobie wyobrazić, no to jest fiesta w hotelu, tak? Impreza, szaleństwo, radość. A co jeśli jest ulga? No właśnie, o to cię pytam. Co się dzieje ze sportowcem, który wygrał? Po pierwsze, tak jak przygotowujemy się i rzeczywiście bardzo wielu specjalistów także, słusznie oczywiście, skupia się na wspieraniu sportowców w tym, aby budowali zasoby do właśnie sprawiania, aby ta porażka była konstruktywna, prawda? Zarządzania niepowodzeniem, możemy to w ten sposób nawet określić. Tak samo warto jest się przygotowywać na sukcesy, to jest moja opinia. I ja w swojej pracy staram się to robić, szczególnie pracując ze sportowcami na tym bardzo wysokim poziomie, gdzie no mimo wszystko prawdopodobieństwo sukcesów, a tym bardziej na przykład takich medialnych sukcesów jest większe. To ma swoje drugie dno także dlatego, że dzisiaj sport jest w ogóle coraz bardziej publiczny, jest coraz bardziej medialny i nie ma co ukrywać, jest coraz bardziej zawłaszczony. Sportowcy są coraz bardziej zawłaszczeni przez społeczeństwo i zdaję sobie sprawę z tego, że to jest dosyć mocne słowo, ale trochę tak jest, bo to wiąże się ze wspomnianą przez ciebie presją, z oczekiwaniami. Kiedy pojawiają się sukcesy, to bardzo szybko ten ogonek presji i oczekiwań zaczyna się po prostu wydłużać i zaczyna coraz bardziej ciążyć, chcąc, nie chcąc. Niezależnie nawet od poziomu pasji danego sportowca i tego, jak bardzo lubi to, co robi. I rzeczywiście czasami fiesta w hotelu, ale czasami, tak jak powiedziałam przed chwilką, pojawia się nie radość, nie poczucie satysfakcji, ale na przykład ulga, ale na przykład poczucie zaspokojonych oczekiwań i trochę odhaczonego zadania i przystanku, ale na drodze do kolejnego. Dlatego, że jednak ci sportowcy funkcjonują trochę w takim
matriksie, mówiąc kolokwialnie, takiej walidacji siebie poprzez wygrywam, jestem wartościową osobą, przegrywam, jestem słabym człowiekiem, co jest w ogóle jednym z największych wyzwań w pracy ze sportowcami i tak naprawdę, jak pewnie to wybrzmiewa, to jest bardzo, bardzo smutne, że tak się dzieje. Często, kiedy pracuję z pacjentami w gabinecie psychoterapeutycznym, odwołuję się, zwłaszcza kiedy dzieją się jakieś mistrzostwa, do różnych analogii ze świata sportu. Bardzo lubię oglądać relacje pomeczowe, na przykład. Bardzo lubię oglądać piłkę nożną. Za cholerę nie rozumiem zasad, ale oglądać strasznie lubię. Ale wiesz, co mówiono, że piłka jest okrągła, bramki są dwie. No to tyle mniej więcej, nie? I ten spalony tak w teorii rozumiem, ale jeszcze go nie widzę. Ale bardzo lubię oglądać relacje pomeczowe, także drużyn, które przegrały, ponieważ sportowcy, kiedy spotykają się z dziennikarzami, nagle zaczynają mówić, no to było, to nie zagrało, ale turniej toczy się dalej, trzeba się skupić na kolejnym meczu. Bardzo szybko przechodzą do kolejnych zadań, do tego, co będzie się działo, nie ruminują nad tym, co się wydarzyło. I nagle wtedy klienci, pacjenci zaczynają orientować się, że w sumie z tych ruminacji wiele nie ma. Jak dużo obserwujesz analogii pomiędzy tym, co się dzieje w sporcie, a w naszym codziennym funkcjonowaniu? Inaczej może zadam to pytanie. Jakie protipy z świata sportu przydałyby się w życiu codziennym? Ale wiesz co, to są dwa pytania jakby i myślę, że na oba warto odpowiedzieć. Proszę cię bardzo. Ty się w ogóle nie ograniczaj, pięknie mówisz. No dawaj. Bo pierwsze rzeczywiście jest bardzo ciekawe, dlatego że sport jest w ogóle trochę takim szkłem powiększającym bardzo wiele zjawisk w kontekście tego, co się dzieje w społeczeństwie. Tak było i ze wszystkim tym, co działo się w kontekście pandemii. Tak jest ze wszystkim, co dzieje się w kontekście tendencji do tego, jak funkcjonujemy jako społeczeństwa, jak funkcjonujemy w relacjach. Tylko emocji jest w tym wszystkim więcej. Wiesz, jest więcej napięcia tak naprawdę. Upraszczając oczywiście, ale naprawdę ja to tak czasami sobie wyobrażam, że to jest takie szkło powiększające. A propos tego, że ty obserwujesz wypowiedzi, ja bardzo często czytam transkrypty z konferencji prasowych sportowców, a wręcz oglądam konferencje prasowe, a jeżeli oglądam transmisje sportowe, to jeszcze bardziej niż samo wykonanie sportowe interesuje mnie wszystko, co dzieje się w kulisach. Przed, po, w trakcie, przerwy. Dlatego na przykład jeśli oglądam tenis, nie oglądam go w ogóle w telewizji, gdzie są przerwy reklamowe, tylko oglądam go w aplikacjach, gdzie widzę całą transmisję. Tak samo z innymi dyscyplinami, jeśli tylko mam taką możliwość, to trochę kuchni chyba mojej pracy teraz, ale to pokazuje takie, kolokwialnie mówiąc, mięcho i pozwala też obserwować tendencje właśnie zjawiska pewnego rodzaju, a także to, jak inni sobie radzą. Czasami pozwala to prognozować też niektóre tendencje, co też jest czasami moim zadaniem, dlatego że praca psychologa sportowego to nie jest tylko praca z deficytem, praca nad tym, aby osiągnąć równowagę, to absolutnie jest, głównie zresztą powinno być i super było, gdyby tak się działo, praca rozwojowa, taka, która ma polegać na budowaniu zasobów i na tym, żeby z nich korzystać po to, żeby się rozwijać. No a jeżeli chodzi o drugie pytanie, to wiesz co, to ja nie jestem w stanie w ogóle nawet tego jakoś w pigułkę ubrać, bo tego jest po prostu mnóstwo. Począwszy od dbania o podstawowe potrzeby, takie psychofizjologiczne, jak jakość, ilość snu, żywienie, właśnie suplementacja, rola aktywności fizycznej, czyli tak naprawdę taki podstawowy balans życiowy, przez zarządzanie stresem i to i na poziomie strategii rozwiązywania wyzwania, ale też korzystania z narzędzi treningu mentalnego, treningów relaksacyjnych, medytacji, treningów uważności w innej formie, wyznaczanie celów, praca z samokontrolą i silną wolą. Wiesz, mój ukochany po prostu Roy Baumeister ze swoją teorią. To kończąc w ogóle na psychologii społecznej i na całej dynamice funkcjonowania w relacjach. Powiem ci, że ja teraz drugi raz zresztą czytam i podsunęłam też zawodniczce i ku mojemu po prostu szczęściu czytam Brené Brown, Atlas of the Heart, tą jej najnowszą książkę. Cudownie. Ja w ogóle uważam, że to powinno być, wiesz, razem z książkami Justyny Kucheckiej, obydwie, a po prostu powinno być w szkołach rozdawane wszystkim i jeszcze wszystkim w zakładach pracy. I to jest przecież bardzo uniwersalna książka. Bardzo, dla każdego. I Brown ma taką intencję, przecież miała pisząc tę książkę, ale analogii do świata sportu i takich olśnień, które tam
się pojawiają, kiedy się to czyta pracując w sporcie, jest mnóstwo. Więc zdecydowanie, zdecydowanie i protipów właśnie i tych zjawisk podobnych jest pełno. Pewnie wynika to z tego, że wszyscy ludzie, którzy pracują w sporcie, są właśnie ludźmi przede wszystkim. No po prostu cytując tytuł klasyka, wszyscy studenci psychologii będą wiedzieli, o co chodzi. Psychologia to życie. Tak więc jest. Jakby no, nie uciekniemy od tego, proszę Państwa. A listę lektur jak zwykle znajdziecie w opisie tegoż odcinka. No dobra, miłe i elokwentne już byłyśmy. Teraz będziemy dobra, jakie? Przez te 20 parę minut. A teraz pogadajmy o tych psychologach, nie psychologach. Trenerach mentalnych. No. Bo ja już przeżyłam dużo w świecie psychoterapii. Rozumiesz? Bo nieregulowany zawód prawnie, to możesz tam sobie tą psychoterapią nazwać wszelaką ezoterykę, do której nic nie mam, tylko nie mieszajmy pojęć. Tak. Ale zaczynam obserwować tych trenerów mentalnych. Ja nie wiem. Ja się przyznam. Ja nie wiem. Ja nie rozumiem. Ja nie wiem, co to jest. A jak czujesz, powiedz mi, bo jednak ja przepraszam, że jestem tutaj gościnią u ciebie nie, i tak możesz sobie pytać. Zadaję pytania, ale tak. Jestem ciekawa bardzo, bo jeśli jesteś troszeczkę dalej od tego, to pewnie głównie obraz budujesz w oparciu o przekazy jakieś, które widać w przestrzeni publicznej. To właśnie jestem ciekawa, co ty widzisz. Kurde, no mi to trąci ściemą strasznie. W sensie mi się zapala czerwona lampka, jak widzę coś takiego. Bo psycholog sportu to ja rozumiem. Nie? Psycholog, to już mi mówi... Bo jakoś tak się wytłumaczyłam tak, z kompetencji, to... nie? Że jestem po psychologii właśnie, że masz jakby podstawy. Tak, ale to już mi mówi, że psycholog to rozumiesz. Ukończył studia z zakresu psychologii, zrobił specjalizację w działce psychologii sportu. Ja mogę nie kumać działki psychologii sportu, ale jakoś ta ścieżka wydaje mi się jasna. I teraz jak ktoś mi mówi, że jest trenerem mentalnym albo architektem mentalnym, to ja nie wiem, co on jest. Czy on architekturę skończył, czy on coś trenuje, nie rozumiem. A ty uważasz, zapytam jeszcze inaczej, że psychoterapeuci powinni kończyć psychologię najpierw? Tak. Ja też. Super, no to się zgadzamy, nie będziemy się kłócić nawet. Dlatego, że ja to w ogóle robiłam specjalność z psychologii klinicznej, specjalność na studiach, podkreślam, nie specjalizację, która trwa lata całe, jest potwornie wymagająca. Ale dlaczego? Ja wiedziałam, że ja będę psychologiem sportu, ale dlaczego? Bo ja uważam, że i myślę, że to jest w ogóle dobry punkt wyjścia do dalszej dyskusji. Bez chociażby podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii właśnie, psychologii klinicznej, warsztatu psychologicznego, diagnozy, a także chociażby wielkiej piątki. Oj tak. Czy przede wszystkim nawet można się tam obrażać i się nudzić na tych, przepraszam, alma mater, droga, ale może ktoś nie przepadał za tymi przedmiotami. Ale Daria, nikt nie przepadał za nimi, no bo to wiesz, jak jesteś na pierwszym roku i słuchasz o Wielkiej Piątce, to ty w ogóle nie kumasz, o co chodzi, ale potem jak pójdziesz do roboty, to i tak cię to ścignie, oczywiście. Bo nie uciekniesz od tego, bo bardzo tego potrzebujesz. No. Dlatego ja uważam, że to jest absolutna podstawa i wiesz, i myślę, że od tego w ogóle wyjdźmy. I dlatego cię zapytałam o to, co z psychoterapeutami, bo trochę byłabym niespójna, jakbym teraz, wiesz, dyskutowała o trenerach mentalnych i to bym wyciągnęła, a psychoterapeuci nie. Ja uważam w ogóle, że nawet powinny być testy predyspozycyjne, rozmowa kwalifikacyjna przed psychologią, przed wiesz, to rekrutacji na studia. No, ja się też z tym zgadzam w zupełności i myślę sobie, że psychologia, oczywiście nie każdy musi iść w pracę z człowiekiem i nie każdy musi iść w obszar psychologii zdrowia, ale warto jednak sprawdzić też, jakie są motywacje kogoś do uprawiania takiego, a nie innego zawodu. No i teraz ja sobie tych trenerów mentalnych pośledziłam. My tam sobie nawet wymieniałyśmy niektóre, ale żeby tu nie rzucać nazwiskami, to ja zgłębiałam te różne biogramy. I kurde, no powiem ci, że ktoś mi pisze, że on mi potrafi, pomoże znaleźć prawdziwą mnie, to ja nie wiem, co on skończył za studia. I ja się tego bardzo obawiam, ponieważ ja też. Te oferty, które się pojawiają, są bardzo obiecujące. Ja bym nie potrafiła obiecać mojemu pacjentowi, że on odkryje prawdziwego siebie, znajdzie w sobie wewnętrzną moc, która pozwoli mu osiągać różne jego cele. Ja nie potrafię tego obiecać. Nie wiem, może niech się teraz wyboje psychologia sportu, może wy tak robicie. Nie wiem tego. Nie robimy tak. Nie robimy tak. Ja w ogóle bardzo często toczę takie, wiesz co, dyskusje właśnie w ramach psychoedukacji, najpierw takiego budowania świadomości w kliencie, bo
bo sport, sportowcy są, uproszczę, są to zadaniowcy w ogromnej mierze, prawda? Dlatego w ogóle poza, inaczej, w większości, szczególnie na początku, kiedy już kierujemy na przykład sportowca na ścieżkę psychoterapeutyczną, to najbardziej przemawia na początku do zawodnika CBT. No raczej, no raczej. Behawioralne, no bo ona jest taka, wiadomo, nie? Jakby najbardziej to spójne. Natomiast nie obiecujemy tego, bo naszym zadaniem jest stanowić wsparcie psychologiczne i wspierać budowanie silnej, niezależnej jednostki, która dysponuje zasobami do tego, żeby samodzielnie funkcjonować. Nie? Jeżeli pojawiają się takie obietnice, albo nawet to, co sobie tam na story ostatnio pisałyśmy na Instagramie, taki nadmierny, niezdrowy optymizm, który jest niczym nie poparty tak naprawdę, nadmierny, podkreślam, bo oczywiście jakby optymizm i praca z nim to ma swoją wartość, no to to się robi zagrażające, bo odchodzimy bardzo mocno od tych celów, o których powiedziałyśmy sobie w tej części, w której byłyśmy miłe i kompetentne. No, ten optymizm i w ogóle to poleganie na tym, że wszystko jest w twojej głowie, wiesz, sky is the limit, a znajdź w sobie ukryte moce. Z jednej strony jakby myślę, że no może nie wykorzystywałabym takich haseł w pracy z klientem, ale rozumiem, że można pooglądać różne rzeczy w sobie, że widzenie szklanki do połowy pełnej też w określonych sytuacjach może mieć swoje benefity. Że sięganie po różne ważne wartości i znajdowanie motywacji do tego, aby je realizować, jest niezwykle kluczowe i pozwala rozwijać nam nasz dobrostan. Tylko stawianie tego na szali wszystko, absolutnie wszystko człowieku, zależy tylko i wyłącznie od ciebie. I jak tylko będziesz tego chciał, to ty dosięgniesz gwiazd, jest poniekąd przerażające. Jest nadużyciem, jest nieprawdziwe. I jest szkodliwe. Proszę rozwinąć, pani Dario. Dlatego, że po pierwsze nie wszystko leży w zakresie naszej kontroli. Szczególnie jeżeli na przykład już mówimy o sporcie czy o biznesie, to nie wiemy, jak zagra przeciwnik, nie wiemy, co zrobi, nie wiemy, jaka będzie pogoda, nie wiemy, jakie będą warunki w innym kontekście, nie wiemy, kto jaką zastosuje taktykę. I wreszcie czasami nie wiemy, czy chociażby odpukać, tak, ale nie przydarzy się na przykład kontuzja. Kontuzja, jakby tu może się mogłabym rozwinąć, to znowu kolejna godzina dyskusji na temat korelacji stresu z kontuzjami, napięcia i tak dalej, i tak dalej. Niemniej czasami tak jest. I to jest nadużycie i to jest szkodliwe, dlatego że buduje w pacjencie, w kliencie szkodliwy obraz i nieadekwatny przede wszystkim obraz rzeczywistości i naszego miejsca w tej rzeczywistości. I wcale, ale to wcale nie przyczynia się do budowania, do dbania, do wspierania w dążeniu do osiągnięcia dobrostanu i dbania o zdrowie psychiczne. Mamy i na rekordy popularności na YouTubie biją mówcy motywacyjni. Ja nie uważam, że wszystkie prelekcje, które gdzieś tam kiedyś w życiu obejrzałam, były złe. Ale całą masę mamy prelekcji od zera do milionera, które dają krótkofalowy, bardzo intensywny zastrzyk dopaminy, który sprawia, że myślimy sobie, ja też dam radę i nie dostrzegamy tego, że to jest jakaś skrótowa historia, nastawiona na pewien związek przyczynowo-skutkowy, który może być iluzoryczny, że różne warunki i zmienne, które pojawiają się w naszym życiu, mogą nie być takie same jak w życiu innej osoby. Plus czasami jednak szczęście, ten czynnik losowy, nad którym nie mamy absolutnie żadnej kontroli, odgrywa dość ważną rolę w efekcie. Oczywiście. Przez to też przestajemy potrafić się dostosowywać i adaptować do różnego rodzaju warunków, a więc tracimy jeden z bardzo ważnych zasobów i bardzo potrzebnych do funkcjonowania, szczególnie w warunkach na przykład podwyższonego napięcia, czyli nie wiem, w rywalizacji sportowej, w obszarze funkcjonowania zawodowego chociażby, ale nie tylko, także w naszym codziennym życiu, w życiu każdego z nas. To powoduje, że wcale nie tylko nie budujemy sobie siły, w sobie siły psychicznej, bo zubożamy swoje zasoby. I tak jak powiedziałam wcześniej, budujemy nieadekwatny obraz rzeczywistości,
zaczynamy tę rzeczywistość w ten sposób postrzegać, ale też narażamy się na to, że ponieważ czynniki, które wymieniłaś, oczywiście istnieją, to kiedy coś nie dzieje się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, albo tak, jak obiecuje osoba, która powiedziała to i owo, no to doświadczamy wtedy tego tąpnięcia, czy też wahnięcia, o którym mówiłam wcześniej, akurat w innym kontekście, po kontekście porażki, ale no właśnie, nawet jeśli ta porażka w takiej sytuacji się pojawi, co jest nieodłącznym elementem chociażby sportu, no to co wtedy, prawda? W ogóle czy sportowcy pracują z trenerami mentalnymi? I co się wtedy z nimi dzieje? Pracują. Mówiąc wprost, często trafiają później do psychologów sportowych lub do psychoterapeutów. Czasami krótkoterminowo z powodu właśnie czy to zastrzyku dopaminy, który wspomniałaś, czy w ogóle takiej zmiany perspektywy, co też jest zupełnie naturalnym efektem takich oddziaływań. Zaczynają na przykład intensywniej pracować, coś dostrzegają, wprowadzają jakieś zmiany. Aczkolwiek mam takie poczucie, że to bardzo często jest loteryjne. Że ta zmiana już może być w jedną lub pojawić się w drugą stronę, że taka osoba świadcząca tego rodzaju usługi może, że tak powiem, trafić, a może nie trafić. Tylko jak nie trafi, operuje na czymś, co jest najbardziej intymne, najbardziej wrażliwe i jest czymś, jednym z najbardziej cennych absolutnie aspektów naszego życia, na naszej psychice. Więc tak, no, trafiają po prostu później, przepraszam, trafiają później, wiesz, do kompetentnych bardziej osób, albo nie trafiają i niestety też mają nieadekwatny obraz potem pomocy psychologicznej, bo to też jest w ogóle następna kwestia. No, na tym patrzę, upatruję największą szkodliwość tego typu oddziaływań. Taką społeczną. Tak, no bo niedawny post, który zresztą ci wysyłałam, jeden właśnie z architektów mentalnych, napisał, że jeżeli terapeuta wraca do trudnych doświadczeń, to powinieneś zmienić terapeutę. Ciężko jest mi sobie wyobrazić terapię, w której ja nie zapytam pacjenta, co było trudnego w jego życiu i w zasadzie dlaczego przychodzi do mnie, bo raczej nie ze względu na to, że wydarzyły się w jego życiu rzeczy dobre. To trochę tak, jakby przyjść do lekarza i powiedzieć, nie będę mówić, gdzie boli, bo będzie bolało mnie bardziej. No trudno będzie uzyskać efektywną pomoc. Jak myślisz, skąd popularność, zainteresowanie, wiara w różnego rodzaju trenerów mentalnych, bo to rośnie, Daria, jak grzyby po deszczu. No. Zacznę od tego, że w ogóle pojawiły się tego rodzaju profesje. Dodam jeszcze coaching, ale wiesz, używanie słowa coach i stwierdzenia i takiej funkcji swojej, czy też tytułu kompletnie nieadekwatnie do posiadanych kompetencji. Dodam nieadekwatnie także do definicji coachingu psychologicznego, który to oczywiście jest formą pomocy psychologicznej i o tym też warto... Bardzo fajną i skuteczną. Znaczy oczywiście. Myślę, że niektórzy oczywiście. Reprezentanci coachingu, pseudo-coachingu po prostu wyprali coachów, którzy robią tak. Sensowną, udokumentowaną w badaniach robotę. Więc pierwszy punkt jest taki, że no, rośnie to jak grzyby po deszczu, dlatego że jest dostępność. I dlatego, że nie posiadamy ustawy w Polsce funkcjonującej o zawodzie psychologa, o zawodzie psychoterapeuty, nie są nasze zawody uregulowane. A po drugie dlatego, że specyfika współczesnego świata, szczególnie właśnie też w profesjach nastawionych na zdobywanie, na osiąganie, na wyniki, na performance, ta specyfika premiuje szybkie rozwiązania. Wsparcia psychologicznego, pracy psychologów, psychoterapeutów trochę powinno być odczarowywanie tej nieadekwatnej wizji. Oczywiście mówię tutaj bardziej o takiej edukacji społecznej, a także, no ale także takiej organicznej pracy w gabinecie, którą wykonujemy dzień za dniem, a nie wspieranie tej tendencji i znajdowanie marketingowej odpowiedzi na to, żeby ją karmić. Bo trochę tak to wygląda. No widzisz, bo teraz gdybyśmy postawili ciebie kontra trener mentalny, nie? No ile ty już z tą Igą pracujesz? I ona? No i ona nie wygrywa wszystkiego. A taki coach... 3 lata. Nie, ale oni nie wygrywają cały czas? No nie. Z niektórymi sportowcami, z którymi pracuję jeszcze dłużej. Nie wygrywają. A widzisz, no to jakby oni zatrudnili trenera mentalnego, to oni już by tam byli przy tym sky, co to jest limit i wszystko by było. A co ty tam robisz z tymi sportowcami? Ale wiesz co jest bardzo, bardzo smutne,
czekałam na dobry moment, żeby to powiedzieć, bo mnie to bardzo zasmuca, że coraz więcej... Naprawdę Daria się bardzo zasmuciła, bo ja ją widzę, jak my to nagrywamy i słuchajcie, ona się naprawdę zasmuciła. Że coraz, tak, że coraz częściej tymi trenerami mentalnymi zostają byli sportowcy. Damn. I to jest po prostu... Nie dość, że są to... Bo wiesz, tu przejdźmy jeszcze do jednej rzeczy, bo rozmawiałyśmy o... O tym, że powinny być czy testy, czy rozmowa kwalifikacyjna i tak dalej, tak? Przed studiami. Ale wiesz, psychologowie nie mają obowiązku przejścia własnej terapii. Ja zresztą wszędzie powtarzam, że ja przeszłam własną terapię. Uważam, że byłam sportowcem, byłam też trenerem, że bez przepracowania konstruktywnego moich doświadczeń one stanowiłyby mój deficyt i obciążenie, a nie kapitał. Więc ci byli sportowcy, którzy bardzo często, nie będę mówić, że zawsze, bo tego nie wiem i nigdy nie odważę się oczywiście na takie stwierdzenie, ale bardzo często nie są w tym procesie własnym terapeutycznym, nie przeszli go, zanim zdecydowali się zacząć udzielać pomocy i wsparcia. Przechodzą kursy, dłuższe, krótsze, zaczynają pracować jako trenerzy mentalni i niestety tam też dzieje się źle z tego powodu, że następuje te projekcje wszystkie. No. Powiem ci więcej. Ja czasami lubię zrobić jakąś około prowokację do różnych kont, do których mam wątpliwości i zapytam, a jakie tutaj ktoś ma wykształcenie albo jaki kurs ukończył. Niedawno otrzymałam odpowiedź, że kurs, który ta osoba ukończyła, nie jest dostępny komercyjnie. Dopytując, co to znaczy, oznaczało to po prostu własne doświadczenia. O. I wtedy sobie myślę, gdybym ja poszła po studiach pracować jako psychoterapeuta z wiarą we własne doświadczenia, to by była katastrofa. Dla mnie osobiście i dla ludzi, którzy mieliby to nieszczęście spotkać mnie na swojej drodze. Proszę Państwa, powiemy z tego miejsca i myślę, że Daria, jakbym coś mówiła źle, to krzycz. Praca psychologa pracującego z ludźmi, czy w obszarze sportu, czy biznesu, czy psychoterapeuty, bo psychoterapeuta, nie każdy psycholog jest psychoterapeutą. Psychoterapeuta kończy dodatkowe, zazwyczaj 4-letnie podyplomowe szkolenie, które zaryzykuje stwierdzenie, jest bardziej intensywne i wymagające niż studia magisterskie z psychologii. Potwierdzam, to prawda. To jest jakiegoś rodzaju umiejętność, techniki, praca, którą wykonujemy nie w oparciu, że nam się tak wymyśliło i teraz będziemy tutaj coś Państwu, klientom, pacjentom proponować, tylko ma to pewnego rodzaju uzasadnienie, plan pracy, konceptualizację, określone cele, a nie, że mi człowiek przyjdzie i tak pogadamy i zobaczymy, co z tego wyniknie. Zgadzasz się, czy się nie zgadzasz? Absolutnie. Uważam, że praca psychologa, praca psychoterapeuty to są zawody, to są profesje, które oparte są o kompetencje, o wiedzę, umiejętności. To nie jest misja i to nie jest po prostu leczenie rozmową. Nigdy nie było i nigdy być nie powinno. Więc proszę Państwa, powoli zbliżając się do końca, jeżeli mamy jakiegoś zawodnika, zawodniczkę, młodego, który słucha naszego dzisiejszego, albo wcale nie młodego, dlaczego ja tak tutaj ageizmem trącę. Jeżeli mamy jakiegoś zawodnika, zawodniczkę, którzy myślą o tym, aby zacząć opiekować obszar zdrowia psychicznego, przygotowania mentalnego. Albo Asia, rodzica, przepraszam, że wejdę ci w słowo, rodzica, trenera, te osoby, które stanowią sieć wsparcia dla takiego sportowca, jednocześnie często odpowiadają niejako za drogę, którą ta młoda często osoba, ja tutaj trącę jedziemy trochę, ale bo mówię tu o młodych sportowcach, no to do nich też kierujemy absolutnie. Nie? Tak, ale na co powinni zwrócić uwagę, szukając specjalisty, który mógłby pracować z ich podopiecznymi dziećmi, zawodnikami? Na kompetencje, o których już powiedziałyśmy, więc no tutaj już nie będziemy chyba powtarzać, tak? Na ukończone studia psychologiczne, studia podyplomowe z zakresu psychologii sportu, dodatkowe kursy, dodatkowe szkolenia. Na to, czy psycholog się superwizuje. Nie wiem, czy twoi słuchacze wiedzą, czy często mówisz o superwizji. Superwizja w psychoterapii to taka konsultacja ze starszym, bardziej doświadczonym terapeutą, który ma wgląd w naszą pracę i rozwiewa wątpliwości dotyczące procesu leczenia, ale także pracy i w ogóle różnych myśli samego terapeuty. Nie wiem, jak to wygląda w psychologii sportu. Tak samo. Absolutnie tak samo. Oczywiście mamy zawsze prawo zapytać właśnie o kompetencje, o edukację, o biogram takiego specjalisty.
No, to chyba takie podstawowe rzeczy. I jeszcze jedna bardzo, ale to bardzo ważna rzecz, o której warto pamiętać. Mianowicie, praca z psychologiem sportowym to jest też tak jak praca z psychoterapeutą, jest to oparta o relację terapeutyczną, relację psychologiczną, co oznacza, że mamy jako klienci pełne prawo czuć się komfortowo w komunikacji ze specjalistą. Jeżeli z jakiegoś powodu coś, ja nazywam to kolokwialnie, często nie klika, nie czujecie się dobrze, nie czujecie się w tej relacji zaopiekowani, to macie pełne prawo zrezygnować z współpracy, z dalszych spotkań, ale mam ogromną prośbę z tego miejsca. Niech to nie oznacza, że w ogóle zaniechacie poszukiwania wsparcia psychologicznego, jeśli chcecie z niego korzystać i go potrzebujecie, bo naprawdę można i warto próbować. I chyba trochę rzadko się o tym mówi, a to bardzo, ale to bardzo ważne w poszukiwaniu tej odpowiedniej dla siebie formy. A jeżeli... Myślę, że w ogóle w psychoterapii to też jest ekstremalnie ważne, szczególnie jak szukamy nurtu terapeutycznego dla siebie, nie? Bo tu jest jeszcze jedna warstwa. To też, ale myślę i też to z tego miejsca dodam, że jeżeli nacięliście się na specjalistę, pokazuję cudzysłów, i nie otrzymaliście tego, co powinniście byli otrzymać w ramach pracy terapeutycznej czy psychologicznej, to ja was bardzo przepraszam. Jest mi bardzo źle z tym, że ustawa o zawodzie psychoterapeuty nie istnieje. Ustawa o zawodzie psychologa martwa leży odłogiem. Ale dla waszego zdrowia szukajcie dalej, bo gdzieś na tym świecie są specjaliści, którzy podchodzą do swojej roboty rzetelnie i naprawdę są gotowi wam pomóc. I warto. No, zdrowie psychiczne jest dokładnie tak, jak powiedziałyśmy, tak samo istotne jak zdrowie fizyczne. Współczesny świat ze wszystkimi jego wyzwaniami, nie tylko w sporcie, ale w życiu każdego z nas, sprawia, że tym bardziej warto jest dbać o siebie w tym obszarze. Proszę Państwa, moim i Waszym gościem była Daria Abramowicz, psycholożka sportu. Daria z US Open nadawała do Was. Powodzenia w ogóle. Bardzo dziękujemy. Z szafy w Virginii mówiłam do Was, ja Gutral gadałam. Powinnaś to naprawdę wrzucić, bo to... Poczekaj, zrobię print screena, uśmiechnij się. Będzie print screen jako dokumentacja tego, że naprawdę siedzę w szafie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.